Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem KKZ665 i witam was w recenzji zestawu LEGO City 60126 Ucieczka na kole. Zestaw został wydany w 2016 roku i składa się z 47 elementów. Pudełko zestawu jest koloru niebieskiego, czyli klasycznie dla serii City. Tył pudełka, góra pudełka i tył pudełka. W środku znajdziemy dwie saszetki, jedną mniejszą, drugą większą i instrukcję obsługi. Tak prezentuje się zestaw przed złożeniem, a tak prezentuje się gotowy zestaw. Tak oto prezentuje się motorówka z naszego zestawu. Jest ona całkiem fajnie zbudowana i jej wielkim plusem jest to, że napis POLICE jest nadrukiem, a nie tylko naklejką, którą ciężko przykleić i szybko ona się odrywa. Tak prezentuje się figurka naszego policjanta. Ma on granatowe spodnie, błękitną koszulę, żółtą kamizelkę, twarzyczkę z pomarańczowymi kolorami i granatową czapeczkę. To jest naprawdę super, naprawdę mi się ona spodobała. I w dłoniach ma kajdanki. Tak prezentuje się nasz uciekinier w kole. Tak prezentuje się figurka bez opony. Dla mnie ona jest naprawdę super. Ma naprawdę świetne spodnie, świetny nadruk na torsie, na plecach. Ma fantastyczną główkę, no i fajny stylowy kapelusik. Na pewno wykorzystam do jakiejś animacji. Po prostu mi się podoba. I to byłoby na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że recenzja wam się spodobała. Był to pierwszy eksperymentalny materiał na moim kanale. Nigdy wcześniej nie robiłem recenzji, więc mam nadzieję, że wyszło całkiem ok. Piszcie mi w komentarzu, co mam poprawić. Czy jakość obrazu była ok, czy światło było ok, czy jakość dźwięku też była ok. W sumie przepraszam troszeczkę za mój głos, ale jestem teraz w innym pokoju i tak będzie już do końca. Ja tak mam nadzieję, że jakoś jeszcze uda mi się to naprawić. Więc piszcie w komentarzu, co mam poprawić, co zmienić, co polepszyć. I to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeśli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli nie, to też zostaw łapkę w górę. I to było na tyle. Cześć!